Podczas kolejnej podróży kulinarnej po Małopolsce odwiedziliśmy Wieliczkę, urokliwe miasteczko położone na południe od Krakowa, na którego rynku zobaczyć można największe malowidło 3D w Polsce, przedstawiające malarską wizję podziemia kopalni soli. Kopalni, która funkcjonuje nieprzerwanie od średniowiecza, a dziś jest najchętniej odwiedzanym polskim obiektem turystycznym. Ciekaw jestem tutejszej kuchni. W restauracji Grand Sal umówiłem się z szefem kuchni, panem Dariuszem Wójcickim. Nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał go o początki jego kulinarnej pasji. Czyli zawsze we mnie tkwiła jakaś chęć gotowania. Jako mały chłopak lubiłem coś kombinować. No, to były jeszcze czasy, gdzie jako młody chłopak nie było dostępu do takiej gamy produktów. Moim takim mentorem kulinarnym i człowiekiem, który pokazał mi, nauczył chodzić po kuchni, rozumieć kuchnię, był kucharz z Krakowa, z którym pracowałem w Warszawie. W miejscu, w którym się znajdujemy, Wieliczka, zobowiązuje nas w jakiś sposób do rozsądnego używania soli białego złota, które przez setki lat było uważane za jedną z najcenniejszych przypraw. Obecność soli w potrawie podnosi jej smak i określa specyfikę danego produktu i danej potrawy. Nie widzę potrawy, która nie byłaby choć odrobinę solona. Chyba dla kucharza największym zaszczytem jest, jak gość stając od stołu powie: dziękuję bardzo. Albo proszę podziękować kucharzowi. Było dobre. Pora zgłębić tajemnicę podziemnej kuchni. Zorganizowanie kuchni w kopalni na głębokości 125 metrów jest nie lada wyzwaniem. Kopalnia soli Wieliczka jest miejscem, gdzie karmimy produktami i potrawami przygotowywanymi tutaj na miejscu przez naszych pracowników. Nie odbywa się to w ten sposób, że jest to przygotowane gdzieś w kuchni na powierzchni, a potem zwożone na dół. Wszystko, co powstaje, powstaje tutaj przy użyciu obróbki zimnej, termicznej. Powstaje wszystko u nas na miejscu. Transport surowców niezbędnych do produkcji gastronomicznej, którą prowadzimy, odbywa się szybem transportowym Kinga. Następnie wszystko, co zostaje dostarczone już na ten poziom, na którym obecnie się znajdujemy, jest załadowywane na transportowe wozy górnicze, tak jak to odbywało się dawno, dawno temu. Zresztą ten transport szynowy do dnia dzisiejszego w kopalni jest, funkcjonuje i już na tych wozach jest dostarczana bezpośrednio tutaj do naszego zaplecza gastronomicznego. Potrawy, które przygotowujemy dla gości, którzy odwiedzają kopalnię soli Wieliczka, opracowywane są wspólnie z szefem kuchni. Ma on bardzo dużo wolnej ręki w opracowywaniu tego, co serwujemy turystom, którzy u nas się pojawiają. Na dzień dzisiejszy pracujemy w dużej mierze na produktach regionalnych, na produktach lokalnych. Poszukujemy właśnie takich surowców, które możemy wykorzystać w naszej produkcji. Kuchnia, którą serwujemy na co dzień, ma charakter kuchni polskiej. Natomiast dla gości, którzy poszukują innych smaków, również wplatamy tam elementy kuchni europejskiej. Sprostanie tym wszystkim wyzwaniom nie byłoby możliwe bez nowoczesnej kuchni, bez nowoczesnego zaplecza gastronomicznego, które posiadamy, oraz bez zgranego, wykwalifikowanego zespołu, z którym mam okazję pracować. Podróż labiryntem solnych korytarzy nieco mnie zmęczyła. Czas na kawę, ale ją wypiję już na tarasie, z którego ponoć roztacza się malowniczy widok na Park Świętej Kingi. Podziemna wędrówka mocno zaostrzyła mój apetyt. Co zatem dziś serwuje szef kuchni?
Dzisiaj pozwolę sobie przygotować dla Państwa filety pstrąga pieczone w boczku, natarte świeżym chrzanem z odrobiną bazylii. Danie będziemy serwować ze świeżym szpinakiem smażonym razem z koprem włoskim, z pomidorkami szer. Do tego zaserwujemy ziemniaki młode z koperkiem. Mięso jest bardzo delikatne, ścisłe i które wyśmienicie nadaje się właśnie do krótkiej obróbki termicznej. Przyprawiamy je boczkiem, w ten sposób uzyskujemy posmak ryby wędzonej. Chrzan daje nam ostrość, odrobina soli wydobędzie smak ryby. Filetowanie zaczynamy od odcięcia głowy i nacinamy rybę wzdłuż kręgosłupa. Odcinamy delikatnie nożem po ościach. Proponowałbym użycie całego pstrąga. Z reguły jest to świeższy pstrąg niż pstrąg filetowany. Sprawione filety solimy odrobinę z solą kamienną. Ścieramy chrzan, laskę chrzanu na fileta. Chrzan zaostrzy smak ryby. Zamiast używać pieprzu, używamy chrzanu. Na wcześniej pokrojone plastry boczku kładziemy filety z pstrąga. Urywamy po listeczku świeżej bazylii i przy pomocy noża robimy rolatki. Tak zrolowanego fileta z pstrąga przebijamy wykałaczką. Możemy dać dwa na jedną wykałaczkę i układamy na blaszce posmarowanej olejem i wkładamy na 25 minut do pieca o temperaturze 180 stopni. Skoro już mamy pstrąga w piekarniku, mamy czas na przygotowanie dodatku. Koper pokroimy w paseczki, oczywiście wykroimy środek. Najlepiej pokroić długie, cienkie paski, wykrawając część korzeniową. Również zielone części możemy użyć do naszego smażonego dodatku. Do tego dania zaserwujemy młode ziemniaki gotowane, podane z masełkiem i koperkiem. Ziemniaki wrzucamy do wody, solimy je i do gotowania dorzucamy kilka gałązek koperka, by podczas gotowania również nabrały smaku. Podczas gotowania ziemniaczków przyrządzamy warzywa z patelni. Na rozgrzaną patelnię wlewamy oliwę z oliwek. Następnie wrzucamy pokrojony fenkuł, lekko przesmażając. Odrobinę solimy. Następnie dorzucamy szpinak i pokrojone w ćwiartki pomidorki szery. Przesmażamy to krótko. Pstrąga mamy już gotowego. Wyciągamy z piekarnika. Wyciągamy patyk. Układamy na talerzu. Kładziemy jarzynę i młode ziemniaczki. Oczywiście młode ziemniaczki polewamy klarowanym masełkiem i tradycyjnie posypujemy koperkiem. Tak wygląda gotowa potrawa. Życzę Państwu smacznego. Pyszne. Proszę podziękować kucharzowi.